odcinku na moim kanale, na nowym vlogu. Jest ze mną Jack, aka Ciężarówka Frost. I dzisiaj będziemy, jak zwykle, jak każdego dnia, będziemy sztosami mordeczki i zrobimy coś naprawdę powalonego, a mianowicie challenge. Mianowicie zrobimy, czy to ciasto wybuchnie. Zabierałem się do tego dosyć długo, ponieważ to jest naprawdę powalony challenge. Nigdy nie róbcie tego w domu. Pamiętajcie, że żadna petarda nie została odpalona w tym filmie. To po prostu śmietana, która rozkłada takiemu fizycznemu rozkładowi w czasie oraz przestrzeni. Słuchajcie, ogółem to, co dzisiaj mamy do zrobienia, jest mega ekstremalne, ponieważ mamy trzy torty. O nie! Chupacabra dostało ścieklizny! Chyba udało mi się mu uciec. Nie wiem nawet już na czym skończyłem. To będą trzy zadania, trzy ekstremalne zadania na maksymalne rozgrzanie swojego ciała. Za każdym razem osoba, która przegra wyzwanie, będzie musiała podpalić ląd na swoim cieście i zobaczymy, czy ciasto, które zostanie podpalone, wybuchnie, czy też nie. Więc mamy tutaj trzy ciasta, dwie petardy, jeden ląd oraz śmietanę. Po wykonaniu challenge'ów przygotujemy je, następnie nasz kamerzysta je pomiesza, tak żebyśmy nie wiedzieli, które ciasto wybuchnie, a które nie, bo nie wybuchnie tylko i wyłącznie jedno. To było pół dobre, szkoda jak wysadzać powietrza. Dobra, więc teraz przedstawię wam nasze trzy konkurencje. Pierwszą z naszych konkurencji będzie wrzucenie tej oto wielkiej, ważącej około 20-30 kg kłody na ten balkon. Jest to naprawdę bardzo ciężkie. Nie wiem, czy się uda w ogóle to komukolwiek, ale bądźmy dobrej myśli. Nie wiem, sprawdzimy, czy ta kłoda da radę. Drugą konkurencją jest to, co każdy chuligan lubi najbardziej, czyli będziemy rzucać takimi oto fajnymi cegiełkami w okna, które są za mną. Kto trafi więcej okien, ten wygrywa konkurencję. Oraz trzecią, a zarazem ostatnią konkurencją będą pompki tymi oto schodami w dół. Kto zrobi więcej, wygrywa. Dobra, Łukasz, po trzy próby. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Czy ja pierwszy? Tak, ty pierwszy, dawaj. Zobaczymy, czym rzuci, to naprawdę waży swoje. Możecie mi uwierzyć. My jesteśmy po prostu silni i to nie wygląda. Jak blisko, ja was. Tyle, dobra. Tyle było, naprawdę. Zobaczymy, kto jest silniejszy. To doskonale mierzy naprawdę siłę, którą ma się w barkach, w ramionach. Ogólnie siły witalne. Dobra. Tak samo. Kurde. Złamał się. O kurde. Wypadło mi z rąk. Generalnie tak, wiatr był duży, grunt był nierówny. Dobra, konkurencja się zmienia. Niestety kłoda złamała się na, no nie powiem, że na pół, ale 1/3 odpadła. Nie, zostało 18 kilo. Więc rzucamy jedną ręką. Myślisz, nie, że się uda? Nie, lepiej najpierw dwoma. Dwoma? No tak, no. Zróbmy to dwoma, dajmy Ernestowi szansę, a potem jedną wrzucę. W ogóle, nie wierzę w to, nie wierzę w to. To był jak mój pierwszy rzut, tylko dłużej się utrzymało. Jak też się go nie wrzucił? Może to jest po prostu nierealne. Nie, bo ten, zdarłem sobie palce. Przepraszam bardzo, ale ja poczułem, jakby to było za mało wagi trochę. To powinno być w tym zestawie. To było tak łatwe, że zrobiłbym to po raz trzeci, czwarty, piąty. Ernest idzie po drewno, ponieważ prawo Pascala. Kto zrzuci... Nie, to tak nie działa. Generalnie Ernest niedobrze znosi porażki, dlatego aż poszedł po to drewno i chce wrzucić jeszcze raz. Jeżeli mu się nie uda, ja wychodzę stąd, wyjeżdżam swoją, zobaczcie, Hondą. To nie mój odcinek, więc to zostanie wycięte pewnie. Wjechał mi na ambicje, ja co prawda przegrałem, ale też to muszę wrzucić teraz. Gorzej się tym rzuca jeszcze większym. Jak widzicie, finalnie Ernest nie wrzucił ani jednego. Jak nie? Stary, ja to jedną ręką wrzucę. Zobacz. Ale gdzie się prawie wpadło? Patrz, stary, konkurencja jednoręczna. Powiem szczerze, że ja jedną ręką to umiem naprawdę dużo zdziałać. Ale widzisz, ja dwoma nie umiem po prostu rzucać, a jedną? Dziękuję za wygraną konkurencję. Więc drodzy widzowie, Ernest nie wytłumaczył, jestem upaprany, dlatego że robimy drugi odcinek. Ja Ernesta wrzucam u siebie w kartę, on mnie. I dlatego mam rękawiczki, bo jestem cały brudny. Tak, ogółem następny odcinek Łukasza
i następnym w sumie też u mnie. Tak. Który będzie na kanale. To są odcinki, eksperymenty na kleju, więc subskrybujcie Jacka Frosta, subskrybujcie mój kanał. Ej, w ogóle właśnie nie powiedziałem, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapki w górę oraz subskrybować mój kanał. Jeżeli zostawicie 5000 łapek w górę, to następny vlog nie będzie za tydzień, a za 2 dni na kanale, więc bijajcie łapki, subskrybujcie kanał. W ogóle dziękuję wam bardzo serdecznie za 400 tysięcy subów, to jest naprawdę bardzo dużo. A teraz lecimy po milion. Proste. Witam w kąciku kulinarnym Tritsusa. Słuchajcie, teraz przygotujemy torciki, jako że już pierwsza konkurencja, jak widzieliście, była za nami. Będę musiał odpalić pierwszy tort, to teraz musimy wszystkie je przygotować. Otóż, aby upiec piękny torcik, musicie wziąć waszego sługusa i nalać mu, oj, jak największą ilość śmietany do buzi. Sorry. Myślałem, że się zrobi taka wieża, stary. No, wieża wokół. A tak na serio, to musicie oblać śmietanką po prostu torciki. Śmietanka towarzyska. I teraz, gdy macie już w ten sposób oblany tort, wpychacie do niego fajerwerkę, ale tak, żeby nie było wiadomo, czy to cała fajerwerka, czy sam ląd. Potem one będą pomieszane po prostu przez kamerzystę. Niech mi nie... No dobra, całe śmietany zostały niestety zużyte. Dobra, więc w tym momencie kamerzysta pomiesza torty, a my sobie idziemy. No to uwaga, teraz odpalam w takim razie pierwsze ciasto. Zobaczymy, czy wybuchnie, czy też nie. Pierwsze wybuchło, co? Ja usłyszałem, zatkałem uszy w momencie, kiedy usłyszałem to, to... O! Patrz, jakie ciapki! Ale o, fajnie wygląda. Kurde, cały zostałem uwalony tym. O nie, jestem cały brudno od tego. Ja mimo, że stałem tyłem, to... Co to ma być? Ale fajnie wygląda bluza, prawda? Teraz gwieździsta. No, tak, to jest po prostu designerskie rozwiązanie. Przejdźmy więc do drugiej konkurencji, czyli rzucanie cegłami do tych oto okien. Każdy ma po 8 rzutów. Kto trafi więcej razy, ten wygrywa. Łukasz, to... To jest cegła, a nie to są cegiełki. To jest cegła. Nie dorzucisz stąd nawet tam. Nie dorzucisz. Pół wpadło, pół nie wpadło, no. Tak jak w Łukasza życiu, jednym pół sukces, a pół niestety już porażka. Więc w takim razie, jak robimy? Każdy chyba rzuca te 8 razy i potem podsumujemy punkty i tyle. O, Boże, co dobra, za rzut! Pierwsza. Dobra. Nie! Dobra, na razie rzuciłem jeden. Teraz wyższe okna. Dwa. Są większe. Trzy. Teraz jest trudniejszy. A, bo teraz jest trudniejsze okno. O, nie wiem. Padło. Aj, padło! Padło! Dobra. I teraz te dwa górne, chyba najtrudniejsze. A jak rzucisz nad nimi? Co? A co się stanie, jak rzucisz nad nim? Przegrywasz. Dobra, więc ile ja rzuciłem? 4. Bardzo słabo mi poszło. Ale nie, nie tak źle, jak myślałem szczerze. Ja myślałem, że... Stary, będziemy... poza nagrywką rzuciłem prawie wszystko. No właśnie. Ja się stresuję przed kamerą, nie? Ja dobra, mówię... czas na mnie w tym układzie. O, fuck. Dobra. Ile masz? 3 już? 3. 4. 5. O Jezu! Ale wszystkie dobre oprócz tego jednego. Więc teraz przegrałem drugą konkurencję i musimy odpalić drugą petardę. Ej, mocno to wybuchło, czy nie można stać przodem, czy nie do tak, tego? Tak, tak. Ja stoję teraz bliżej. Dobra. Bo pierwsze to ja... Uwaga! O Jezu! BOOM! Gdzie kijem? Zjeść można. Dobra, tutaj nie było petardy, więc możemy przejść do po prostu wielkiej wyżerki. Dobra, konsumpcja, konsumpcja. Dobra, przechodzimy do trzeciej konkurencji. Miejmy nadzieję, że Łukasz odpali chociaż jedno ciasto. Więc będziemy robić pompki w ten sposób, że z każdą pompką będziemy schodzić o jeden stopień niżej. Niżej, zobaczmy, jak mi to pójdzie. A nie, nie, zacząłeś od jednego już w dół. Trzeba zacząć od samych dół. Dobra. Raz.
O! Dobra. Zrobiłem wszystkie. Zobaczymy, czy Łukaszowi też się uda. Jeżeli to nie będzie rozstrzygnięte, będziemy robić te pompki, póki ktoś nie padnie. O kurde, rękę, dopiero teraz wszyscy go odczepiła, dobra. Czemu ty nie gadałeś w trakcie? Śmieszna konkurencja, nie? Kto ją wymyślił? Robię timelapse, dlatego nie gadałem. Koniec. Dobra, chociaż jedną konkurencję wygrałem, myślałem, że to będzie trochę więcej. No ale Łukasz jednak mniej się stresuje przed kamerą, bo wcale nie był lepszy, prawda? Po prostu miał farta. Ta trzecia, skoro jedna wybuchła, jedna nie wybuchła, to i wcale się śmietana nie roztopiła. Tak, wcale tego nie widać tutaj ogólnie, więc... Kurczę! Ciekawe, czy wybuchnie! Proszę bardzo, odpalaj. Ciekawe, czy się podpali, zobacz! O nie, ja nie wiem! Ej, epickie. O fu! O, sorry! Wow! Sorry, o Boże. Ernest, wow. Jak zwykle miało być fajnie, a... Przepraszam, ale huk, jak dostajesz w mordę tym ciastem, to było coś pięknego. Ja sobie to zjem. Idę do domu. Proszę. Jakie to jest obrzydliwe. No to było na tyle z tego odcinka, ludzie. Dostałem w mordę tortem. O kurde. Ej, ten odcinek jest jednym z lepszych, ale został nam jeszcze jeden tort. Szkoda, że... Ej, ludzie, proszę, nie marnujcie. Nie marnujemy, one były zmarnowane. Woo! Nie wywrócę z tą. Jezu, się palę za was, stary, za mordę, ale... To już się zrobiła maska w ogóle, stary, z tego tortu, wiesz? Co? No, bo byłeś człowiekiem tortem. Czekajcie. O nie! No jest złe! Słuchajcie, niestety nie udało mi się wykombinować pożegnania już na miejscu, więc zanim się pożegnamy, to słuchajcie, opowiem wam żart. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Jeżeli kiedykolwiek słyszałeś ten żart, to udostępnij ten filmik swojemu znajomemu. No i także, jeżeli ci się podobał ten filmik. A tymczasem ja się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jak zwykle dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Możecie obczaić sobie rzeczywiście playlistę w prawym górnym rogu. Tam zawsze są jakieś ciekawe rzeczy po prostu wrzucone. Także zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, zostawcie dzwoneczek. I następny film już niebawem na kanale. Na pewno będą filmy co każdą sobotę. A jeżeli będą częściej, no to będę was o tym informował na moim Instagramie, Tritsus, na karcie społeczność to się nazywa. No, w każdym razie śledźcie moje social media, jeżeli jesteście ciekawi, kiedy będzie następny odcinek. Ja się z wami żegnam, to było na tyle, na razie.